Hejka, coś mi ten Enderal chyba nie lubi, bo się lubi krzaczyć średnio co 40 minut. Także trochę lipa, no ale dobra. Gramy sobie dalej. Wiemy już, że nie jest tu jeszcze nasze miejsce. Fajnie by było trochę porozwijać umiejętności mimo wszystko za jakiś czas. Bo jednak te umiejętności prucia z łuku będą nam dosyć ułatwiały grę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Już w jakiś tam sposób jest to łatwiejsze teraz, ale no będzie jeszcze łatwiej. A co tam tak się pali? Czy to jest to, co ja myślę? No. Ej, weź mnie tak nie cofaj. Ty no, ale... Może na spokojnie, najpierw jeden, potem drugi, co? No, trochę w ciry tu dostaję. Mając 20 tam któryś poziom. Czekajcie, możemy coś jeszcze zrobić w tym temacie, czyli... coś sobie doładować, żeby było łatwiej. No, myślę, że tak. To może niekoniecznie. To może się przydać. Flash powder. No, dobra. Co to tu daje dalej? Jak tak zrobimy, to mi się coś odblokuje? Tak? Plus, minus? No dobra, niech sobie będzie na razie tak drzewo rozbudowane. Może to nie jest najlepszy pomysł, żeby to tak było aż punktami, ale niech będzie. Zobaczymy, jak teraz będą nam się też obrażenia składać. Czy może trochę większe jeszcze będą. O, tam jest w ogóle, patrzcie. O, jest! Nie dostał. Jak to jest możliwe, jak nad nim strzelałem przecież. No nie, tam jest to gówno. Jeszcze wilczek. Kuźwa mać, co tu się dzieje w ogóle? Masakra.
O, ej, to się bije z tym. Dobrze. Bardzo dobrze. To mi może trochę pomóc. No, 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 no. Chodź, 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 chodź tu, chodź, 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 ty jesteś tutaj bardzo... 90 expa za to jest, a, bo to nie jest to... A, czyli to jest takie do pokonania przeze mnie, no dobra. No dobra. Wykorzystałem trochę możliwość wrogów. No i opłaciło mi się to, że mamy tutaj innych wrogów. No i oni pokonali tego tu przeciwnika, jednego, drugiego, trzeciego. No come on, ej! No. Co za dziad. Dobra. Tu mamy czystkę. No, to jeszcze trochę, trochę. One tu czegoś pilnowały. No, to grubo wygląda tutaj. Ooo. Ej, ale tego tu dużo jest. Kurde, dałoby się jakoś tak przejść koło nich tak... obojętnie, tak żeby można było gdzieś z innej perspektywy do nich strzelać, tak gdzieś z wyższych wyższych stopni czy coś. To też może być tak, że jak zabiję tego maga na przykład, to już nie będzie tego ognistego wilka, nie? A patrzcie, one lecą. No tego na pewno trzeba załatwić teraz. No ale też ci idą tutaj. I na co oni tu lezą? No na co oni tu lezą? To jest ten, który oberwał. Nie będziesz mi się leczył. Nie będziecie mi się tu kuźwa leczyć. No też ja... Kurde, ile tego tu biega. Dla testów. A one nie znikają.
Myślałem, że znikną w momencie, kiedy zabiję jednego. Ale tak może być, że jak załatwimy tego... tego tam buca... co ogniem manewruje, to może wtedy znikną? A jak nie, no to... to nie wiem. One są im podporządkowane, także... jemu, znaczy są podporządkowane z tego, co widzę, więc... nie no, naprawdę... musiałem dostrzec. Skurkowaniec jeden, no. Spalił mnie i zeboszedł. No jak? O nie! Oooo! Ciężko się tam przedostać. Bardzo ciężko. Czemu mój bez hełmu w ogóle chodzi? No, dawaj, dawaj, dawaj. By the prophet's ass. Aha, okej. Fajnie wiedzieć. O, dobra, 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 jestem na dobrym etapie. W sensie jakby... będę bił się wtedy z magiem, będę miał w dupie tych... na tym mi najbardziej zależy właśnie. Ała! No jak on trafia? O, come on, no! Nie no, będzie trafiał tak czy siak. Cholera, no muszę jakoś go ten... muszę go jakoś załatwić. No nie dostał.
Jak on stąd trafia? O kuźwa. Bijemy się z nim. Normalnie bijemy się z nim, bo... Ale trafił jeszcze. No, przestań biegać. Przede wszystkim trafiać. Jak on trafia? Co on jest kuźwa? To snajper. No come on! Ja mu może rzucę kilka razy tą firebombę. Znaczy firebola. Oj tak. Dobra. Gościu leży. Teraz zabić tylko tych wilków jeszcze trzeba. Nie trafię stąd. No nie ma po prostu bata, żeby trafił. Widzicie to? No nie! Naprawdę? Cofa się, włącza bieg wsteczny. Dobrze. Niech się cofają. Który pierwszy? O Jezus. Skakuj! A nie, dobra, tu mnie nie trafią. Na szczęście mnie tu nie trafią. Dobra, chodź, 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 chodź. Wilczek, chodź. No. Trzeba uciekać, bo one chyba wybuchają, właśnie. Tam jest ten jeszcze jeden, ale on chyba też dostał mocno w kość. Dokładnie. No. I leżą. Jeszcze poziom dostałem. Elegancko. Teraz chyba mamy tam clear przejście, nie? Czy jeszcze jakiś został, bo zrobiłem trzy wilki. I dwóch magów. Wild Match Camp. O. Super. Obóz magów. No dobra, możemy wziąć wszystko. Cebula.
kiełbaska. Bierzemy to wszystko. Wszystko co dają to bierę. Ojej. No, come on. O nie. No naprawdę. No ja pierdzielę. Miałem już go. No adepciak na masterze by prawie bym odpierał, nie? No. A dzień doberek. Już wiem, że się tu opłacało przyjść. Zboczyć trochę z trasy. Ale musimy iść teraz na trasę. A tam jest jeszcze Ilk, chyba? Czy to ciało leży? Nie, to ciała leżą. To dobra, idziemy do tych tutaj w takim razie pomieszczeń. Nie, no to ma być... To ma być to! Gdzie uciekasz? Myślałem, że był dźwięk kolejnego poziomu, gdzie przed chwilą go dopiero dostałem, więc... Trochę mnie to zdziwiło, ale okej. Ultimate Shards. Coś tu jest w ogóle, tam u góry coś jest. Że zaraz okaże, że Falmerowie jeszcze tu są, to już wtedy... Nie będzie tak miło. A to troll. To nawet dwa. Ożesz ty. Ożesz ty. Ale zamysł dobry, tylko gorzej, że są dwa. Nawet ich co... I coś ich zacząłem robić. Lekko. Ale za mało. Jeden padł. No, drugi też. Ło. Old Mishak Mur. Więcej trollów. Super. Dobra, to robimy go teraz tak, jak wejdzie tutaj. Dobra, jeszcze raz. Ale to dobre było nawet z tym łukiem. I mieczem. Ej, a nie zapisałem? Oh, come on!
Ten nie ogarnął fazy w ogóle. Nawet dla mnie lepiej, że nie ogarnął. Leżą dwa kolejne trolle. I czego wy tu pilnujecie? Pełno trupów jakichś się ścieli tutaj. O, jakieś świeże ciałka. A, dzień doberek. Wszystko widzę jest. Dobra, padniesz zaraz z tego. No i leży. Pełne spektrum, wszystko jest. Trolle, umarlaki. Tam widzę, jest ten do rozwalania, co go zaraz rozwalę. Może najpierw gdzieś tu coś... Jezus, jakie to wielkie! Enchant. O nie! Co mi to wypadło? No coś tam dało. ...14% powiem wam, że to jest dużo. 14% z łuków to jest dużo. Takie skarby to mogą mi dawać, o. To cała ekipka jest. Ja nie wiem, czy w którą stronę pójść. Dobra. Oż ty dziadu. Noż ty. Dziadu. Nie, to nie był najlepszy pomysł. Z łuków jest lepiej, ale musi być silent. Nawet praktycznie w ogóle nic nie mając w te łuki. Wtedy jest spoko. Przyjdą kolejne. Idzie. Dobra. Udało się. Mączka kostna, bierę. Żaden nie ma strzał, chociaż nie wiem, tych strzał trochę i tak pozbierałem. Co by tu chyba nie powinno być problemu. Z jakimś tam... za małą ilością ich. Chyba. O, 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 o. No nie trafiłem. O. Dobra. Ha,
Kurde, dlaczego to jest takie wielkie w ogóle? I czemu tu tego jest tyle aż? No. Przed chwilą miałem 6500 do kolejnego poziomu, już mam 2400, nie? To jest... Tam gdzieś łażą. Ale co by jeszcze ten tutaj tą odnogę zbadał właśnie. Tu zdaje się będzie... Wow, ciężkie. Dobra, weźmy sobie w takim razie ambrozję. Po co się w końcu mamy? A, to jest tu. Pójdźmy sobie teraz tą odnogą. Czyli w różnych miejscach możemy tak naprawdę te księgi znaleźć. To od nas tak naprawdę zależy. O nie no. Rozpadł się. Nic tu totalnie nie ma. Chyba tylko do wystroju jest. Dobra. Czegoś wyście tu pilnowali też. No kuźwa. Po coś te przekładnie chyba są, co? Ja obstawiam, że jeszcze tamtą drugą też pójdę od razu, machnę. Mimo wszystko. O, najwyżej się wrócimy. Co tam tego idzie, nie? O, w końcu coś ze strzałami idzie. Dobra. Tego miecza to nie chcę. Co tu poszło ich? Kilku. Jak to w ogóle na mapie wygląda? To totalny labirynt. Totalny kuźwa labirynt. Nie no. Za jakie grzechy kuźwa? Co to? Ulala. Chwila. Najpierw sobie... Już tu jestem. Tam na pewno jeszcze łazi coś.
To tylko po to chyba jednak było. Po nic więcej. Tylko ja inteligentnie kawałek się odsuwam od razu. Potraweczka. Detected, ale nie detected? O co chodzi tutaj w ogóle? Tu ono jakieś przejście boczne jest. Nie. Nic takiego tu nie ma. Co mnie zainteresowało. Piła. No, mogę tego nie brać. Pieniążki to ja chętnie. Fajne światełko tutaj. Takie z drzewkiem. Aha, tutaj jest ta główna komnata. Zaraz ci dam popalić. Dobra. Czyli tu nic nie robi. Massive chest. No możemy wziąć wszystko stąd. O nie, no... No, come on! Nie mam klucza. Który pewnie przy jakiejś misji dopiero się wyświetli mi. No bo trzeba będzie go szukać później. No ale przeszukałem wszystko. I żadnego klucza tu nie widziałem. To wiem każdego stwora tutaj. Chyba, że on jest gdzieś ukryty, tak... A nie, nie wszystko, bo jeszcze tutaj na górę nie wchodziłem. Ale na tej górze chyba nic nie ma. No, generalnie to nic... Ani... No nie, a... Apprehendence... No to mamy tylko to. No ale to dalej nie zmienia faktu, że dalej się nie chcę dostanę bez klucza, którego nie mam na ten moment. No po prostu nie mam. No a mam odkryte tutaj praktycznie wszystko. No nie wiem, może to fabularnie potem jakoś wyniknie. Że to są ruiny jakieś starożytne, które gdzieś tam, wiecie, może będzie wychodzić jakoś z tej misji. No w każdym razie mamy tutaj oczyszczone, jakby co. Bo oni tu nic nie mieli takiego. Innego klucza nigdzie nie widziałem. Wiemy jedno, że tu jest czysto. A, jeszcze. Jeszcze dwa. Takie dziady do pokonania.
No i klasa. No oczywiście, że żyćko. Teraz trochę więcej punktów dali nam. Tu chyba jakieś złoto albo coś. Dobra. Co? Nie no, naprawdę. Ale ta gra mnie dobija. Szedłem sobie lekkim skrótem, a tu od razu już śmierć. What the fuck? Tu jak zlecę, to nie będzie śmierci, a tam zleciałem na niższej górce i... Blok, adept. Tu jest droga? Tak, to jest droga, dokładnie to jest droga. Ale tak już odchodzę tutaj, widać od tej głównej ścieżki, że... O Jezus, jeszcze dwa. No teraz jakimś mocniejszym atakiem zaatakowałem Endy. No, aj. No nie jest mi dane. Dobra. Na dzisiaj kończymy. Na razie nie chce mi się dalej, także na razie. Co?